Zlot wyruszył z Łabowej 27 kwietnia. Stamtąd rajdowcy w 28 zabytkowych autach przemieścili się do Żegiestowa Zdroju, a potem do Krynicy i Muszyny, gdzie pokazywali swoje cudeńka kuracjuszom. A jest się czym pochwalić, bo oprócz tego, że to zabytkowe samochody, to niejednokrotnie doposażone w różne gadżety. Dobrze się tym jeździ. Dobrze się tym jeździ. Leci to, świeci to i jeszcze grzechocze. Od lat założeniem imprezy jest, by oprócz propagowania starej motoryzacji oraz umożliwienia pokazywania pojazdów szerokiej publiczności, pokazać również piękno Polski powiatowej. Dlatego rajd omija wielkie aglomeracje i jedzie tam, gdzie zwykle turysta dociera rzadziej, do miejsc ciekawych i atrakcyjnych, takich jak na przykład Muszyna, gdzie czar czterech kółek roztaczał się na Zapopradziu. Jedziemy już w kierunku na Szczawnicę. Po drodze będziemy w Łącku, później w Krościenku nad Dunajcem. No i jedziemy do Szczawnicy, tam do dworku gościnnego, gdzie będziemy mieć takie wieczorne posiady, tak bym to nazwał, jazzowe wieczorne posiady. Taka zajawka troszeczkę przed wiosną jazzową w Zakopanem. Wśród zabytkowych samochodów są stare Renówki, Chevrolet, pamiętające czasy prohibicji w Stanach Zjednoczonych, limuzyna czeskiej Tatry i niemiecka klasyka. To jest BMW z 1951 roku, które no tutaj nie posiada aż takich osiągów i aż takiej wygody, aczkolwiek bardzo wygodnym jest do prowadzenia, bardzo wygodnym dla podróżujących. No nie posiada klimatyzacji, nie posiada elektrycznych szyb i takich gadżetów, które w tej chwili montujemy w samochodach. Natomiast no, bardzo dobrze się tym jedzie, bardzo dobrze się prowadzi i jest bardzo wygodny. Ja mam być weteranem. Jesteśmy weteranami, ja i moje auto razem jeździmy w takich rajdach od 10 lat co roku. Zainteresowanie budzą też dwusuwy, których jeszcze niedawno tak łatwo pozbywaliśmy się z domowych garaży. Wartburga trzeba kochać. Bardzo proste, niedrogie w eksploatacji, pięcioosobowe, wygodne, w miarę szybkie auto. Co to znaczy w miarę szybkie? 125 na godzinę, jak na lata 60, bardzo dobry wynik. No dzisiaj oczywiście nie jeździmy takimi prędkościami i nie wygłupiamy się, bo to jest dziadziuś, ale jest zdolny osiągnąć taką prędkość bez żadnych problemów. Tu nie ma żadnych skomplikowanych czynności. W silniku są cztery ruchome części, wał i trzy tłoki. Skrzynka biegów prosta, podstawowa, przednio-napędowa. No, trzeba mieć części. Części zdobywa się dzisiaj na tym Allegro. To jest genialna sytuacja. Ale również w Niemczech, blisko granicy z Gorzelcu i powiedzmy sobie gdzieś tam Liebenau, są różnego rodzaju targi, gdzie można kupić wszystko i niejednokrotnie za środki mniejsze niż w Polsce. Trzeba jednak dodać, że nie sztuką jest dziś zakup starego samochodu, bo Wartburga czy Poloneza można kupić za 3-4 tysiące, ale już doprowadzenie do takiego stanu jak auta uczestniczące w rajdzie to koszty nawet 50-80 tysięcy złotych.